Dziś słów kilka na temat wykładów profesora Niczego Miecia-Mieczyńskiego. Kupiłam, jako że jestem polonistką i youtuberką, częściowo już przeczytałam. Podoba mi się tytuł, dowcipny, przykuwający uwagę, pokazujący dystans do samego siebie oraz podkreślający treści zawarte w środku. Strzał w dziesiątkę. Język ma sporo zalet, jest zarówno potoczny, jak i pełen różnych wyszukanych środków stylistycznych. Dowcipny przede wszystkim, jest dodatkowym ozdobnikiem pełnym ekspresji. Autor jest bardzo subiektywny, co może być ciekawe. Nadmiar wulgaryzmów jest przesadą, bo czuję się jak śmietnik troszkę i to mi się nie podoba, ale dlatego, że jestem zwolennikiem złotego środka. Stosuję zasadę nie przesadzaj. Odnośnie treści. Rzeczowy, chociaż bardzo subiektywny, podaje wiele szczegółów dotyczących literatury najwyższych lotów. Widać, że ma większą wiedzę, niż go można o to posądzać na podstawie oglądanych filmów. Nie podoba mi się to, że za mało ceni sobie czas maturzystów, bo wchodzi w szczegóły tam, gdzie nie są one istotne. Na przykład dotyczy to życiorysów twórców literatury europejskiej, podczas kiedy nie ma zupełnie twórczości Jana Kochanowskiego, a jest istotna. Poza tym streszczenia są zbyt szczegółowe i ciężko się je czyta, mało się z tego zapamiętuje. Wolałabym przeczytać tego Hamleta niż to streszczenie męczyć. Tyle na dziś, dziękuję za uwagę, zapraszam na następne filmy.